ostatnim odcinku Szkółko Wieści dziś będziemy mówić o Adwencie oraz o świadectwie. Ale jakim świadectwie? Takie jak dostajemy na koniec roku? Nie, nie, zupełnie nie. Świadectwo pochodzi od słowa świadek, czyli ten, który coś potwierdza albo o czymś zaświadcza. A, to już rozumiem. To posłuchajmy o tym Adwencie i o tym świadectwie też. Cześć dzieciaki. Witam się dzisiaj z wami razem z moją przyjaciółką, Adwentynką. Wiecie dlaczego przyprowadziłam dzisiaj ze sobą świecę? Tak, dokładnie, macie rację. Za kilka dni rozpoczyna się Adwent. A cóż to takiego jest ten Adwent? Słowo Adwent znaczy przyjście. A w czasie Adwentu oczekujemy na przyjście kogoś wyjątkowego. Kto to taki? Oczywiście Pan Jezus. On urodzi się niebawem jako dzieciątko w domu Marii i Józefa, ale będzie prawdziwym synem Pana Boga, posłanym specjalnie dla nas. Adwentynka ma w tym czasie szczególną misję. Ma nam świecić. Adwentynka swoim światłem ma przypominać, że ten, który się urodzi, jest światłością świata. On przyjdzie, żeby ciemność grzechu, ciemność naszych win, złych rzeczy, które robimy, rozjaśnić swoim światłem, boskim światłem. On później kiedyś o sobie powiedział: ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nigdy nie będzie chodził w ciemności. Posłuchajmy pewnej historii biblijnej. Pewnego dnia uczniowie spytali Jezusa, jak rozpoznają, że zbliża się koniec świata, czyli ponowne przyjście Jezusa. Nikt tego nie wie, odpowiedział Jezus. Ale jeśli będziecie czujni i przygotujecie się na moje powtórne przyjście, zabiorę was ze sobą do nieba. Potem opowiedział im historię o 10 pannach, które czekały na Pana Młodego, by dołączyć z Nim do weselnej uczty. 5 z nich było niemądrych, nie wzięły ze sobą oliwy na zapas, ale 5 innych pamiętało o naczyniach z oliwą, by dolać trochę do lampy, gdyby zgasła. Pan młody długo nie przychodził, więc panny zasnęły. Później ktoś zbudził je nagle w środku nocy, krzycząc: patrzcie, już idzie, wyjdźcie mu na spotkanie. Panny zaczęły niecierpliwie zapalać swoje lampy. Lampy tych, którym zabrakło oliwy, zaledwie migotały. Nasze lampy się wypalają, powiedziały niemądre panny do rozsądnych. Prosimy, dajcie nam trochę oliwy. Ale rozsądne panny odmówiły. Może nie starczyć dla was i dla nas, więc szybko idźcie i sobie kupcie. Kiedy niemądre panny odeszły, pojawił się pan młody. Rozsądne dziewczęta weszły z nim na weselną ucztę i zamknięto za nimi drzwi. Niemądre pospiesznie wróciły z lampami pełnymi oliwy, ale było już za późno. Wpuśćcie nas! Krzyczały. Nie wiem, kim jesteście, odpowiedział im pan młody. Przyszłyście o wiele za późno. Jezus zakończył swą opowieść. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny mojego powrotu. Wiemy już, że Jezus jest światłością świata. Kto wierzy w Niego, ten nie chodzi w swoim życiu po ciemku, ale chodzi w świetle Pana Jezusa. Ale mam tutaj lustro. Zobaczcie, mam jedną świecę. Ta świeca to światło. Ale kiedy ta świeca odbija się w lusterku, ile mamy świec? 2. A więc mamy też 2 razy więcej światła. Fajnie, od razu robi się podwójnie jasno. Wiecie, kto jest takim lusterkiem? Takim lustrem jestem ja i ty i każdy, kto ufa w swoim życiu Panu Jezusowi. Każdy, kto ma z Nim relację,
czyli rozmawia z nim codziennie, traktuje go jak swojego przyjaciela. Jeśli mamy relację z Panem Jezusem, odbijamy Jego światło. Wszyscy, którzy patrzą na nas, nasi koledzy, koleżanki, może nawet rodzice, widzą w nas światło, które świeci od Pana Jezusa. Być światłem Chrystusa to znaczy być Jego świadectwem. Świadczyć o Nim w swoim życiu. Pokazywać w swoim życiu, kim Jezus jest dla mnie, ale też kim może być dla Ciebie. Kim może być dla osób, które na Ciebie patrzą. Chciałbyś albo chciałabyś być takim lustrem, które odbija światło i sprawia, że światła jest więcej? Pomyślcie, jeśli każdy z nas będzie takim lusterkiem, świat będzie pełen światłości, prawdziwej światłości, światłości Pana Boga, światłości Chrystusa. Zachęcam Cię do tego, abyś od dzisiaj próbował albo próbowała być lustrem Pana Jezusa. Bycie świadectwem to kolejny dobry owoc z dobrego drzewa, którym chcemy być. Bądź światłem Chrystusa. Jak zobaczyłem adwentynkę, to sobie tak myślałem, może pokazałabyś nam, jak zrobić taki wieniec adwentowy. Cześć, a to niespodzianka. Dzisiaj w warsztacie cieśni Józefa nie twoja mama, a ciocia. Dziś pokażę Wam, że wieniec adwentowy to nie tylko zielone igliwie i czerwone świeczki. Mój wieniec adwentowy w tym roku będzie na paterze do ciasta, będzie miał zielone igliwie, domki, które są bombkami lub zawieszkami, światełka i oczywiście świece z numerkami. Wieniec można zrobić na różny sposób. Ja po prostu sobie poustawiam świeczki. Przy ozdobie gałązkami postawię dla dekoracji domeczki. Przy ozdobie to światełkami. Trzeba wielu kreatywnych działań. Pozdrawiam. Cześć! To koniec na dziś. Życzę Wam szczęśliwego i dobrego adwentu. Pamiętajcie, aby w każdą niedzielę zapalić kolejną świecę i życzę Wam, abyście byli jak lustro i odbijali światłość Jezusa. No to do zobaczenia za miesiąc. Hej!